filmie, kto z nas wydostanie się szybciej z boksa, który ma 100 dziur, wygrywa 1000 zł. Jednak przegrany poniesie mocną karę, ponieważ w moim przypadku będzie to wrzucenie do ognia srebrnego przycisku od YouTube'a, w przypadku Mai spalenie jej pluszaków. Ja nie chcę ich stracić. Moje życie bez nich nie będzie miało żadnego sensu. Wsadzając rękę do boksa, możemy natknąć się na kary, zadania lub liczby, dzięki którym możemy otworzyć drzwi. Dobra, papier, kamień, nożyce, oto kto idzie pierwszy tam. Raz, dwa, trzy. Szybko poszło. Zapraszam. Właś. Jak się czujesz? Jak atmosfera? Bardzo przyjemnie. Można się nabawić klaustrofobii. Jest spore pomieszczenie. A co jak ktoś by miał lęk przed dziurami? Oficjalne zamknięcie. Żegnam cię. W międzyczasie, gdy zamykam Maję, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał wraz z dzwonkiem, żeby nie pominął was żaden następny film. Raz. Zostajesz zamknięta właśnie z nim. Zamknięte. A więc twój czas się zaczyna. Dobrze, zatem wybieram liczbę 9. W liczbie 9 mamy niecodzienną niespodziankę. Wow, nie mogę się jej doczekać. Na pewno będzie świetnie. Jak wrażenia? Nie dam ci więcej ręki, co to było? Metalowa linijka. No świetna ta niespodzianka, naprawdę nie mogłam wymarzyć sobie lepszej. Dobrze, mucha tu jakaś lata. No dawaj, chodź. Chodź. Ale jest chory, on się z muchą bije. Już poszło. Numer 37. 37? Jest to kolejna niespodzianka. Ale świetnie. Nie tu dźwiękowa. Tak, to możesz tak pacnąć. Weź rękę, tak rozszerz, w sensie palce wydłuż. No, dawaj, dawaj. Nie. Nie, bój się Maja. Nie, ja wiem co to jest, bo podejrzałam. Czyli jesteś oszustem, tak? Trochę tak. Pacnij, Maja. Ale ja nie jestem myszą. Ale dziadostwo! Biedne myszki! Biedna Maja. Poproszę numer 50. A w 50 było coś oprócz beka? Nie. Aha. Dobrze, wybieram numer 69. 69. Nie mogę znaleźć. Jestem słaby bardzo w tym. Wydłużasz mi mój czas. Dobra, to mam dla ciebie zadanie teraz. Zadanie? Musisz zgadnąć co trzymasz. Wystaw rękę. Zatrzymałaś. Co to było? Musisz zgadywać, no dawaj. No ale to daj mi pomacać. Mogę ci przyłożyć na chwilę, nie możesz macać właśnie. No, nie mogę bardziej ręki obrócić. Fuj, czemu to... Ty mi dasz ślimaki? Tak, masz. To nie było to. To było to. No jak to jest jakiś wodny gniot? No bo woda się wylała, to dlatego tak było. No ale to jest wodny gniot, tak? No może. Czyli zgadłam, czyli mam zaliczone zadanie i możemy iść dalej. Tak. Możesz zobaczyć, co trzymałaś w ręce. Była to moja kupa. Z mojej kupy zrobiliśmy gniot. Proszę numer 82. Muszę cię zmartwić, ale jest to kara. Kara, świetnie. Ukażmy Maję za. Uwaga, muszę ci zblokować teraz rękę. To może ci uciąć rękę. Co ty gadasz? To może uciąć rękę, naprawdę. Ej, gdzie tu jest? A, czemu to tak pieczę? To zimne. Au. Ale fajnie pachnie. Gazownictwo. Ale to piecze! Jakby mnie stanął mrówek pogryzło! No ale on nie pachnie. A to powietrze mi pachnie jak marnowanie czasu, ale nic już nie gadam. Lol. Poproszę numer 86. 86 mamy zadanie. A więc musisz teraz wskazać mi produkt, który będziesz trzymać znowu. Co? Tak. Co to jest? Zadź rączkę do środka, Maja, nie krępuj się. Ale gdzie do środka? Do środeczka. O, fuj. Co o tym sądzisz? Weź to. Macaj, Maja, macaj. Przestań. O tak. Daj to dotknąć. Wyjmij to. Możesz wyciągnąć i otrzymać. To jest parówka. Nie chcesz zjeść? Dobra, zobaczymy teraz. Zaczęła wojna. Nie uderzyłaś z parówki w twarz. No właśnie tak celowałam, ale nie wiedziałam, czy mi się udało, bo nic nie widziałam. No, dlatego teraz poniesiesz tego konsekwencje. Każdą liczbę, którą wybierasz, zmieniam specjalnie na karę. Aha, no to nie gramy, ja wychodzę. Nie wyjdziesz. No to chcę numer 49. Kara. A, no tak, na pewno. 49 K-A-R-A. Teraz będziesz musiała zjeść to, co dostaniesz do ręki. Będziesz musiała to schrupać. Nie, dzięki. Skosztować, zdegustować, spożytkować. Trzymaj. No trzymaj to i ryj, bo ci czas leci. Mam niedowład ręki. Mózgu chyba. Dobra, ja mam czas. Zobaczymy, jak się będziesz śmiała, jak ci będę palił pluszaki. Bo właśnie na koniec filmu ktoś z nas traci rzecz, do której jest mega przywiązany.
Masz, ostatni raz. Już więcej nie dostaniesz. Co? Wyśmienite. Najlepsze tak. danie mojego życia. Naprawdę? Naprawdę. Dobra, poproszę numer 73. Jest to pierwsza liczba. Pierwsza liczba do kulki? Mhm. I tą pierwszą liczbą jest 7. 7. Ten kod musisz pamiętać, bo jeśli nie zapamiętasz, to potem nie wyjdzie. Dobra, to teraz lecimy, dobra passa. 45? Tak. No to super ta moja dobra passa. Zdawaj pierścionek. Co ty robisz? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Rozłóż palce. Nie. O tak, właśnie w taki sposób. Czuję spray. Ty, naprawdę? Nie, nie żartuj, Maja. Czaisz, że jesteś teraz jakby złota? Rozumiesz to? Złota rączka. Co ty zrobiłeś? Złota rączka, Maja, hit. Numer 79. Czyli zadanie. Teraz będziesz musiała uciekać przed strzałami. Jeśli chociaż jeden cię trafi z dwóch, to powtarzamy. Kurde, nie trafiłem. Niedobrze. Monik, jeden. Dostała. Jest. Druga tura. Dostała. Uciekaj, uciekaj. Trzecia tura. Kurde. Ale teraz trafię, spokojnie. Kurde, zasła, chciałem zbejtować. Nie. Jeszcze raz mogę. Nie, nie możesz. Poproszę dalej o numerki. Chciałem ją zbejtować, że wiecie, że dmucham. Udało się niesamowicie. Poproszę numer 70. Liczba. Liczba. Jaka? Liczba 9. Dobrze. Poproszę numer 8. Aha, kolejna liczba. Nie, to jest jakiś skam. Jaka liczba? Ty oszukiwałaś. Sprawdzałaś listę moją. Ja zaraz też przewrócę i sprawdzę twoją. Liczba? 4. To poproszę numer 17. 17 jest kara. Kara śmierci. Super. Witam, dzień dobry. Cześć. Jak się masz? Straciłam tu połowę mojego życia. To nie ukrywam, dużo ci tutaj zeszło, ale za to jest teraz podwójny prezent. Co to było? Po pierwsze, a po drugie jeszcze się dodatkowo walnęłam w rękę. I właśnie to uderzenie zapoczątkowało jakieś fale do mózgu Mai, dzięki czemu wpadła na pewien plan. Ja już mam 3 liczby, no nie? No. A mogłabym 4 zgadnąć? Nie byłem gotowy na takie pytanie, ale... Dobra, możemy zrobić tak, że możesz zgadywać, ale masz 3 próby. Jeśli po 3 próbach nie zgadniesz, to stamtąd wychodzisz, ale dolicza ci się 5 minut jeszcze do czasu. Dobra. To myślę będzie dobra sprawa. A ja nawet tu nie widzę tego, aby to kręcić. Musisz sobie poradzić. Aha. Da się, bo możesz tak od spodu patrzeć. No dobra, no to będzie tak. Po 2 nieudanych próbach, gdy już każdy wątpił w Maję, udało jej się. Po 10 godzinach, gratuluję. Zrobiłam to. Po co patrzysz w podgląd? No, zrobiłam to. Czy jesteś gotowy? Tak, numer 100. Numer 100 jest to zadanie. A nie chcesz ty zadania wyczyścić mi stół? Nie. Czekaj, bo ja nawet nie wiem, gdzie jest stuwa, bo tak o sobie powiedziałem. Wow. Zadanie to jest dla mnie. Co ty robisz? No, balon dmucham. Coś podejrzewam, że zadania chyba nie będzie. Jednak to dobrze, że Maja niczego nie potrafi. Aha, nie nadmucham. No to nie ma zadania. Aha, to fajnie. 2. 3. Nie uwierzysz. Nie uwierzę. Jest to liczba. Wow. A jaka to jest liczba? Jest to liczba 9. 9, dobra, musimy zapamiętać. Tu jest 9 w tym miejscu i że to jest do otwarcia. Proszę dalej o numerki. Ta ściana jest szczęśliwą ścianą. Patrzmy numer 82. Jest to kara. Bardzo mi przykro. I tak mnie karze w domu, to co to za różnica, czy w domu, czy tutaj? No w sumie racja. Czemu zabrałeś? A ile? Ja ci krócej robiłem. No, tylko że ty mi w jednym miejscu. Dobra, nie przedłużaj, bo ja nie jestem jak ty. Kolejny numer, numer 50. Aha, niestety jest to kara. No to będziemy musieli zrezygnować z tej ściany już. Co tam ma? Cukierki. Posłuchaj mnie. Słucham. Mimo tego, że jest to kara, możesz wybrać sobie smak. Jakie są? Malina, cytryna. To ten pierwszy. I są to niby najkwaśniejsze cukierki, jakie są. I najlepiej jakbyś to zjadł bez skrzywienia się, chociaż wątpię, że ci się uda, ale proszę. Najkwaśniejsze. Ona nie wie, co gada. Okej. Kolega jest trochę chory psychicznie.
Jak tam? Umieram, ała. On tam leży i ćwiczy. Muchę chałę zjeść? No, jak dobry cukiereczek? Niech mi mordę wykrzywia, co jest? Co, dalej uważasz, że to nie będzie kwaśne? Aż się popłakałem. Więc uwaga, zrobię to teraz na ślepo. Numer 17. Numer 17 jest to Karo. Karo to jest trzymanie tak ręki. Ej, tak nie chcę! Ale nie ma co ty chcesz, co nie chcesz. Razi cię? Ała! Ała! Udał teraz, że go razi. Co? Łapa! Nie, poraziło Łapa. Mnie! Ała! No weź, jeszcze mnie poraziło przez ciebie! To było mi nie włączać na 90. Dobra, lećmy dalej. Przeżyłem. 32. 32 jest to liczba. Jaka? 9. Czekaj, ja wcześniej też była 9? Nie wiem, to ty miałeś zapamiętywać. Więc mamy 99 aktualnie. Dobrze idzie, lecimy, wygramy to. A mówisz dalej numerki, czy siedzisz? Dobra, to może tą 9 wezmę. Jest to puste pole. Czyli nie było takie złe. Numer 79. Jest to zadanie. Miejmy nadzieję, że to będzie chociaż coś dobrego. Proszę. A więc puść moje włosy, to po pierwsze. A po drugie, twoim zadaniem będzie, nie podglądaj, wybranie jednego z boksów. W jednym jest coś dobrego, w drugim jest coś złego i cokolwiek wylosujesz, musisz zjeść zawartość pudełka. Jak już możecie się domyślać, wylosowałem tą gorszą rzecz. Co to jest? Serek z pleśnią. Proszę zobaczyć, jaki piękny. Proszę to zjeść. Nie, bo będę miał grzyba. Ale ludzie to jedzą. Pojedzą ludzie. Przecież to jest normalnie ser pleśniowy do kupienia w sklepie. Tak, dobra, nie jest najgorszy. No to jedz. Nie chcę więcej. Numer 99. Jest to, mój drogi, zadanie. Co ty mi robisz? Kajdanki zakładam, mój drogi. Jesteś teraz przypięty kajdankami do momentu, aż powiesz coś Ale śmiesznego. Ale do czego ja jestem przypięty? Do mnie. Aha, jesteś mądra. To nie było śmieszne. Znajdziemy coś na necie. Jesteś gotowa na to? Tak, jestem. Blondynka chwali się blondynce. Wiesz co, moja mama kupiła mi nową sukienkę na literę F. Fioletową? Nie. Figową? Nie. Poddaję się. Jaką? W kratkę. To nie było śmieszne. Jestem gejem. Nie wolno się śmiać z prawdy. Czemu blondynka cieszy się, że ułożyła układankę puzzle w 4 miesiące? Ponieważ na pudełku napisano od 2 do 5 lat. Zadziałało, weź, bo mi ręka cierpnie. No niesamowite to było, ale na nic lepszego chyba nie ma co liczyć. Ała. Gratulacje, udało mu się wyjść. Sorry, no ja nie jestem śmieszny, nie? Poproszę następną liczbę. 62. 62 jest to kara. Nie, to ja chowam rękę. Proszę podać łapkę. Ale co się dzieje? Proszę rozszerzyć paluszki. Dawaj, pacnę. Super. Naprawdę ona trzymała to w drugą stronę i nawet nie bolało. Ja słyszę. Co słyszysz? Że uderzyło to w drugą stronę i cię nawet nie zabolało. No bo tak trzymałaś. Proszę o cyferkę. I wiedz, że będzie to kara. A ja ci udowodnię, że nie będzie. 64. Kara. Proszę dać rączkę położyć. Nie mam siły. Nie wiem, ile te kary trwają. Ale za długo. Bo skrajowane. Może starczy? Nie, daj jeszcze, daj jeszcze, daj. Ała, czemu? Nie! Paznokcie, tak jak ty mi! Nie! Aha, mój chłopak zamienił się w Shreka. Czy jesteś gotowy, aby podać mi kolejną cyfrę? Ja już nie chcę. 69. Dobrze, zgadłeś cyfrę. Jak? Zgadłeś teraz cyfrę 1. Czyli mam 991. Dokładnie tak. Widzicie, jaka dobra pamięć. To może 9 dziurę wybierałem, to może wybiorę 1 dziurę. 1. A więc kara! No jasne, kara. Już niech mi utną tą rękę, to przynajmniej nie będę tam musiał jej wsadzać. Czemu ja czuję ciepło? Ty jakieś gówno psa? Żadne gówno psa. Czemu to jest ciepłe? Był to gorący wosk. Ja pierdzielę. Halo? Halo, policja? To może 76. Niestety jest to kara. No nie. A ja cię nie... Oła. O. Następny numer. 96. 96 chcesz? No niestety jest to kara. Co? To jakaś bransoleta więzienna. Co? Oła! Jak widzimy, Maja była zadowolona. Za to ja nie za bardzo potrafiałem same kary. Numer 36. Jest to kara. 8. Kara.
23. Cóż ci mogę powiedzieć? Nie wiem, choć się domyślam. Kara. 61. Kara. Szczerze mam wywalone i zgaduję ostatni numer. 9910. Pierwsza próba zmarnowana. 9111. Nie? Ostatnia próba, mordo. Nie, no to by mi tylko tak padnie, już wywalo. Nie. Popatrz to. Popatrz to! Otworzył nas! Popatrz to! Nie wierzę! Ty chory jesteś, musisz jeszcze otworzyć przecież! Aha, kurde, zapomniałem otworzyć i w to kopię! Wyszedłem! Gratuluję! Gratuluję! Mamy ręce, ja mam złotą, on ma zieloną, tak jest. Także stało się. Nie róbmy tego, dogadamy się. Musimy to zrobić. Nie. Raz, i niestety drugi, a był taki fajny. Taki fajny byłeś, ale... Ja tego przytulam. Żeby była pewność, że się spali, to go trochę dołożymy mu. Wow! Ostatnie sekundy jego życia. Niestety więcej ich nie zobaczymy. Jest to ich definitywny koniec, ale za to nie koniec naszych filmów na kanale. Także tutaj wyświetlają wam się inne filmy, które polecam sobie obejrzeć. I co? Zróbcie to dla nich.